Witamy serdecznie, kochani. Cześć. My się szykujemy, żeby zjeść śniadanko, no i później oczywiście do pracy. A dzisiaj w takim kubeczku herbatka z cytrynką. Proszę bardzo, stuk puk kubeczkami. Teraz dla odmiany nie kawka, nie tylko herbatka z cytrynką. Siarp prowadzącego musi być. Szykujemy się do śniadanka, ja wam coś pokażę, co ja dzisiaj będę jadł. A dla mnie to królewskie jedzenie. Bo sobie tutaj gotuję kiełbaskę, proszę bardzo, pieprzową. Ona to w takim wolnym, bardzo wolnym ogniu się robi. I taka właśnie pieprzowa jest dla mnie przepyszna z Intermarché. Pozdrawiam tych masaży z Intermarché, bo mają świetną wędlinkę. Dajcie. Ktoś ze mną ma jakiś Witam was, dziubek. Kochani. Z samego rana, właśnie tak jak Tomek mówi, jemy śniadanko i do pracy. I do pracy. Co prawda dzisiaj nie, ten dzionek będzie taki luźniejszy. Wczoraj była taka ganianina, tak, no, tak to można powiedzieć. W każdym razie, no, odezwiemy się po śniadanku, opowiemy wam, jak to wczoraj nam dzionek upłynął. Upłynął, no, a upłynął nam tak, jak wczoraj mówiłem właśnie też. Mijaliśmy się z Danusią jak statki. Tak, wczoraj tak. No, do zobaczenia, pa. My właśnie idziemy sobie do Biedronki. Idziemy do Biedronki zobaczyć, jakie są nowości. Jakie są nowości? Pogoda jest nie najgorsza. Fajna. No jest fajnie, nie? Nie pada, pewno bardzo fajnie jest. Można się przejść. Nie pada, nie ma mrozu. Tak, także idziemy, postaramy się wam pokazać, jakie są nowości. Ale mam małe oczy teraz w tych okularach. No, no, ja to widzę. Tak, ja to widzę też właśnie tutaj, nie? No dobra, odezwiemy się za chwilkę. Tak sobie drepczemy o sześciu nogach. O sześciu, tak, idziemy o sześciu nogach, no. I jest Biedroneczka nasza. Biedronce będziemy sprawdzać, co, jakie są nowości. Tak. Co słychać w towarze. No ale bardzo fajnie jest. Tomek już pierwszy. Patrzcie, ile promocji różnego rodzaju. No, i makarony, i słodycze, i oleje. Płatki. Oj, na Kujawskiej nawet jest promocja. No, to jak ktoś taki lubi, to duży, tylko nie będziemy chyba go dźwigać teraz. Nie, teraz na pewno nie. Co, ja nie lubię z takiego dużego, bo to jest ten większy taki, większa butla. Nie lubię z takiej Niewygodnie jest, no, nie? Niewygodnie, tu trzeba przelewać, kombinować. No, no ale na promce jest, jak ktoś akurat lubi to. Czekolada. Lubię Milkę, lubię, uwielbiam Milkę taką, o, no. Dużą, grubą. Ptasie mleczko też bardzo lubię. No, ptasie mleczko lubię. Również. I tutaj już tak naprawdę garstka tych rzeczy została walentynkowych, bo to był towar, wiecie, w poniedziałek. I już tak, kurczę, no, przebrane wszystko. Jest taka poducha. Usta. Fajna, nie? No, a dla Kingi to chyba jakiś taki kocyk, nie? Bo ona ma teraz... Nie, ma tych kocyków. Patrzcie, piżama fajna, pewnie. Poduchy są różnego. Teraz tutaj bałagan jest oczywiście, ludzie, wiecie, przebierają, rzucają tym. O, tu jakieś takie podusie. No i co? I tak widać, powiem szczerze, nie? No, coś słabo. Wy już wszystko wykupili ludzie. Te usta jedynie zostały. Czyli widzicie, wychodzi na to, że jednak warto chodzić. No bo w poniedziałek był towar, nie? No to wiesz. Pójdziemy jeszcze z tamtej strony zobaczyć, co jest. O, moje dziewczyny mają takie rzeczy. Lubią. No, mają. Lubiły, no, tym się bawić. A jeszcze gdzieś był w ogóle ten taki kolekcja zeszytów, bloków z panem Kleksem. A, no to pójdziemy zobaczyć, no. Ale to z tamtej strony, myślę. No, wiecie co, nie widzę tego pana Kleksa. To jest zwykłe oszustwo. To jest, tak jest, oszukali nas. Nie, być może to będzie dopiero od czwartku, może ja źle spojrzałam, nie wiem. Być może od czwartku. Idziemy dalej patrzeć, nie? Co jest ciekawego? Jeszcze chyba, wiesz co, wejdziemy do Pepko na chwilę. No możemy wejść. Mamy chwilę czasu. O tej taka... mówiła... Tak, Dalmajer, no. Ale... Kto mówił o niej? No, która jest z naszych widzek. Pani mówiła, ja bardzo lubię tę kawę i nie zarażajcie się tym, że piszę 100% arabika, bo to nie znaczy, że będzie kwaśny. Dobra. Dorotka chyba mówiła o tej kawie, nie? Mhm. No. No i tak, moi drodzy, chyba nic nie kupimy w Biedronce. Myślałam, że będzie więcej rzeczy takich walentynkowych. Chciałam tam takie drobiazgi pokupować. No ale trudno. Idziemy dalej. Pójdziemy, jeszcze wejdziemy sobie do
Do Biedronki, nie do Biedronki, do Pepco, nie? Tak, pójdziemy jeszcze do Pepco. Ja oczywiście przeglądam kawy. Ale... Przegląd kaw. Przegląd kaw, ale nie znalazłem swojej kawy, która mnie interesowała. Kupię gdzie indziej mielono, niestety. No, wiesz co? Mógłbyś jeszcze zobaczyć w Mili, mi się wydaje, takie rzeczy by były. Tak? No, ale to już wiesz, to nam nie po drodze, tak naprawdę, drodze, nie? Trzeba by było daleko iść. No. No nic, kochani, my idziemy. Idziemy dalej. Do Pepco. Idziemy do Pepco, przebufujemy. No. Do zobaczenia. No i tak, nic nie kupiliśmy w Biedronce. No nic. Wszystko było już przebrane, widzicie, jest środa, byliśmy w środę, a w poniedziałek był towar taki walentynkowy i już praktycznie przebierane, nic nie było ciekawego. Idziemy jeszcze zobaczyć, co zostało w Pepco, bo tam też jakieś takie rzeczy były właśnie na walentynki, a zależy mi, żeby jakieś tam drobiażdżki kupić. Także idziemy sobie dzielnie, prawda? Tak, idziemy sobie dzielnie, ja czapeczki nie ubrałem, bo zaraz będzie kolejny sklep, to bo niektóre osoby się boją, że się rozchoruje. Kochani, nie bójcie się, bo to jest dosłownie parę kroków. To... Jesteśmy na miejscu, tak. No i zobaczcie, doszło trochę rzeczy walentynkowych. No, świeczuszki. No, fajne. Mi się podobają karnety, takie drobne pudełka na prezenty. I takie misiaczki. O, ratunku. Takie ładne. Misiu. Ładny misiu. No, ten też jest ładny. Piesek, no. Breloczki różnego rodzaju. Patrzcie, takie kapa. No, interes się kręci. Tu taki gniotek, serducho. Okulary. Zobacz, jakie okulary. Tam, kupić ci takie chcesz. Będę świat oglądał przez czerwone okulary. No. Czekaj, bo tu muszę misia postawić. Ale mi się ten misiu podoba. Wiesz? Zaraz zobaczymy, biały, jaka jest no, cena jego. Zobaczymy, jaka cena jest. Serduszka są, takie kocyki, serduszka. Jakieś balony, takie, tak. Na babeczki. No to już właśnie pokazywałam te kubeczki. Szklaneczki, jest, kubeczki. No, szklaneczki, kubeczki, fajne to jest. Mhm, tu jakieś tam stempelki na ciasteczka. Opaski. Ale te róże są naprawdę fajne. Zobacz, Tomeczko, jakie płatki róż. Ojej, będziesz chodzić po takich płatkach w kuchni, rozsypie tak rozsypiesz i w naszym salonu tak. Będziesz chodziła po płatkach róż. Tu jakieś takie o dekoracje. No, no kochani, wiecie, trzeba też i pożartować, nie? No. No. Zobacz, Tomek, kupimy sobie takie breloczki, ja będę miała o. serduszko, a ty będziesz miał kluczyk ja do będę, mojego serca. A ja będę miał kluczyk do twojego serca. O, widzisz? I teraz dobrze mówisz. Bierzemy. I takie o, puzzle, zobacz. No. Fajne. Fajne. No i serweteczki, jakieś takie o, poduszeczki małe. No te poduszeczki są fajne. Słodziaszne. No. Kocyki. O, no już rozwalam. Wszystko. Roiłam, wszystko pozrzucałam, co było możliwe. I z przodu, i z tyłu. Także wyłączyliśmy się, posprzątaliśmy no, elegancko. I... No tak, tu jest taki ciasny. Wiecie... Podobno nasze Pepco mają przenosić gdzieś tam do większego pomieszczenia. Także zobaczymy, nie? Zaraz się może dopytamy kogoś. Zobaczcie, jakie fajne puzzle panoramiczne takie. 400 elementów. Ale takie, no, niełatwe, nie? Bo zobacz. No, bardzo niełatwe. Ojej, jakie pieseczki. Tu jest Joszka. To jeszcze można by było ułożyć, wiesz? Tak, podobno do Joszki. No. Ale tutaj, jak są takie przyjaty, to jest to ciężko. No zobaczymy. Aha, takie same. A tutaj, zobaczcie, tu dopiero. Tu się dzieje. Tu jest mnóstwo szczegółów, także no. Będzie ciężko to ułożyć. Ale fajne, jak ktoś no. lubi, nie? Bo są ludzie, którzy lubią takie rzeczy. To jest takie samo. Na miejsce, bo wszystko po... przekładamy i tak się nie robi. Tutaj dla babasów to akurat nas nie interesują. Pójdziemy zobaczyć na śmieszne podkoszuleczki. Dla dużych chłopców? Dla dużych chłopców. Dobrze, to już idziemy, chłopcze. Dużych chłopczyków. Na męskim dziale akurat nic ciekawego nie było. Tutaj jakieś tam bluzy, koszule, koszulki. No tak, szału nie ma, nie? No nie ma szału. Nie ma szału, ale myślę dlatego, że jak się mają przenosić, no to wiecie, ale jak będzie duże Pepco, to oj, tylko będziemy mieli... Daleko trochę, nie? No daleko. No ale no. Zobaczymy. Zobaczymy.
A pokazałeś, co wybrałeś? Tutaj są takie fajne bluzeczki, podobają mi się. Ładne bardzo, tylko nie ma na mnie rozmiaru. Są same eseczki, emeczki, a ja troszeczkę większa dziewczynka jestem. No. Tak. Tu są też takie, tylko to jest chyba taki, wydaje mi się, sztuczny materiał. Ale też ładna. Jakieś koszule. A tu mamy, a te bluzy. Te bluzy bardzo mi się podobały. Ale one są dosyć krótkie. I niestety nie wzięłam sobie takiej. Mhm. No takie kurteczki już wiosenne. Wiosenne wiatróweczki. Mhm. No, także te koszulki fajne też. Tylko tak mocno są chyba pod szyją, mi się wydaje. A tu są jeszcze z tyłu jakieś. Zobaczymy, co to jest z tyłu. A, taka. Z takimi guziczkami. Też ładna. Ładna, ładna. A tu takie, taka koszula w serducha. My też mamy serducha. My też mamy, ale nie powiemy. Bo ale to na razie jest sekret. Sekret to jest. Nie, kochani, wzięłam taką podusię, o. Sertucho. Dla pewnej osóbki. Będę zadowolona. Myślę, że tak. To my. To dzień my. Dobry. O, ja lubię takie też rzeczy myszkowe. Mm. Nie? Mnie się też podobają. Mm. Lubię po prostu. Lubię takie śmieszne i sympatyczne rzeczy. Jeśli to tak można powiedzieć, to są sympatyczne. Te spodnie przymierzałam, ale ja w nich wyglądam bardzo nieładnie, wiesz? W tych przymierzałaś? Tak, no, przymierzałam. A, to wtedy jak byłaś sama? Tak, jak byłam sama. Tu różne sweterki jeszcze są, jak ktoś lubi takie zielone, żółte, różowe, niebieskie. A wiesz, to takie też są fajne sweterki. Bez żadnych maszywy, tylko po prostu ten kolor. O, ten mi się podoba. Taki jeansowy, nie? Ten kolorek, no, ładny. No. No, niedługo ja wskoczę. Jakie kolorki. Fajnie to wygląda, takie tak kolorowo, no, wiosennie już, tak, nie? No, wiesz. Hej, hej, hej. Witamy ponownie. Jakaś pani jest tam za mną. Proszę pani, to są takie... Przyłapałam cię. Przyłapałaś mnie, takie baloniki. Proszę, odwracamy kamereczkę. I jesteśmy przy... Animalsie. Przy Animalsie. Nowy sklepik, to pójdziemy, zobaczymy. Coś tak. Kupimy tam parę deko, nie? Parę dla deko. Naszych... dla naszych... zwierzaku. O, przepraszam za mojego palucha. No tak to jest, jak się nie ma obrotowej kamery. No kurde, no. No właśnie to jest, to no. Przeszkadza, tak. Przeszkadza, jak się nagrywa bardzo dużo, no to przydałoby się taka kiedyś kamerka, zmienimy sobie zmienić na taką, no, bo tak to ja muszę jeździć. No i widz się, kręci mu się w głowie. Kochani, no idziemy zobaczyć do tego nowego sklepu, co tam słychać. W Pepco żeśmy byli, w Dino żeśmy byli. Tą jedną rzecz kupiliśmy, którą widzieliście. Mhm. Nic więcej, także no. Idziemy teraz jeszcze coś, może dla piesków się uda dostać i do domku. No, do domku. No, no to 3-4. 3-4. Zobaczcie, jakie piękne. Jak się fajnie wtuliły. Tam trzy króliczki są. Trzy kolory. Piękne. Słodziaszne. I tu jeszcze siedzi. Rośnie, czy? Nie, one już takie tam niewiele, wiesz, może. Kłębuszki takie. Fajne, nie? Tomek, jak chce wszystkie. Dobrze. 130 zł jeden. No. I dwa koty. No tutaj takie koszapniczki, zobaczcie, malutkie. Jak takie chomiczki, nie? Dobrze, że nie mamy kotów. O, zobaczcie. Przyszła do nas. Przyszła do nas. To będziesz na naszym kanale. Nie boi się. A tutaj zajada sobie. A tam taki myszko-chomiczek, nie? No. No. Mój kolega miał chomika. Ja też chciałem, ale... Przedłużę za segment i tam już zostało. Sobie no zajadasz fajnie. No. O, do domku sobie. A poszłam. Powiem ci, że fajnie się zrobiło z tego fajne ujęcie. Mhm. Doskonale widać przez... Tak. Tak jakby przy nas był. Jakby fajne. W ogóle szyby nie było, no. No, no. 100 zł taka koszatniczka. I ona sobie tak mieszka. Mhm. Takie. Ale takie dwie osóbki. Fajne. Takie nóżki mają, zobaczcie, no. Jakie łapki. Łapki. Ojej. Chcę zobaczyć na rybę. Na rybę, już idziemy na ryby. Ale kolorowo. No. Na żywo one wyglądają jeszcze ładniej, wiecie? Tak. Akurat tutaj na odwrót poszło. W tej chwili kolory są osłabione, ale to może przez wodę. No jeszcze z tej strony spróbuję. Piękne.
i tak karmiłem je rozwielitkami. Jak ktoś ma akwarium, to wie, chodziłem na rozwielitki i rozwielitkami karmiłem. Miałem też skalarię, tutaj też są skalarie. Zaraz tam dojdziemy. Złote rybki, Tomek. Tak. A może są, a może przyzwyczajone są dopiero, żeby wpuścić je, co? Możliwe. Tu jakie wielkie. No, tutaj tak słabiej widać, nie? Bo już się my odbijamy tutaj w... No. Ale też dobrze jeszcze można zobaczyć. Tutaj skalary, to takie właśnie miałem, tylko trochę większe. O tych mówisz? No, to są młode skalary. Tak stoją w miejscu niektóre. Tak, ale nie są, widzę, że mają zdrowe ryby, nie są takie śnięte ryby, chore. Tylko takie, bo to jest bardzo ważne. No, bo ja nie każdy sklep ma zdrowe ryby. To takie spokojniejsze, nie? No. Bo niektóre A to tak są szybko pływają. Mieczyki, one się nazywają tak mieczyki, bo mają z tyłu taki miecz. Przy ogonku. Ja miałem z czerwonymi oczami. One są bardzo rzadkie i bardzo drogie. W porównaniu do zwykłych takich. Ja mam takie akwarium. Troszeczkę niższe od tego. A tutaj takie neonki, no. To są takie neonki, to... To jest nieszczególnie ryba wymagająca. Już bardziej bym powiedział, na skalary trzeba uważać niż na takie. I tutaj neonki. Jeszcze takie są, no. Drobniutkie, kolorowe. No. Już wyszliśmy ze sklepu, bardzo przyjemna obsługa i jest wszystko, czego nam potrzeba tak naprawdę. Dla naszych zwierzątek. Tak, bardzo miła obsługa, dobrej jakości karma. Jak widzieliście, sporo rybek. Jak żeśmy to filmowali, to z tyłu za nami stał taki pan, co kupował akurat rybki. Tak. Te takie kolorowe. A te takie mieczyki, co mówiłem, no to też miałem mieczyki, tylko tak z czerwonymi oczami. No, rzadkość była. Udało mi się rozmnożyć, to dobre pieniądze brałem, ale to mówię o czasach 90-92 rok. No, to w sklepach takich właśnie akwarystycznych to dobre pieniążki płacili. I za skalary również. No. Także my teraz idziemy do domu, to cośmy chcieli pokazać, to pokazaliśmy. Idziemy do domku, na obiad dzisiaj jeszcze mamy ogórkową. Ogórkową, no. Także nie musimy gotować i co, teraz pójdziemy sobie kawkę wypić, nie? No, wypijemy sobie kawkę, odpoczniemy. Tak, a po południu jeszcze mamy sporo pracy, można powiedzieć. No, ale to już służbowe. Służbowej, tak, także pójdziemy sobie to poogarniać na spokojnie, a teraz jeszcze mamy chwilkę, no to wracamy do domu, wypijemy kawę i w ogóle fajny jest taki luźny dzień. I tego Wam życzymy, luźnego dnia, takiego fajnego, żebyście mieli coś dla siebie. Czasami nie tylko... w tygodniu jest potrzebny taki właśnie, nie? Żeby coś tam pozałatwiać, pochodzić, porobić, albo po prostu sobie odpocząć. Odpocząć, no. No to my się widzimy później. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa. No i już wróciliśmy do domku. Zrobiliśmy sobie kawę, tak jak mówiliśmy. Sztuk puk, kubeczkami. No i dogramy coś jeszcze dla Was i później zabieramy się za pracę. W sklepie, tak jak mówiliśmy, zoologicznym, fajny sklep, taki przestronny. Dużo towaru, duży wybór, jeśli chodzi o jakieś tam smaczki dla psów, jakieś tam gryzaki, wiecie, takie rzeczy. No, także naprawdę fajny. I obsługa miła. Przede wszystkim miła obsługa. To znaczy, wiecie, to jest tak. Nie wiem, czy Wy potraficie czasami to rozpoznać, bo to jest bardzo nowy sklep, więc zawsze na pewno obsługa będzie bardzo miła, nie? Dopiero co się otworzył. No bo parę dni ten sklep jest otwarty dopiero. Tak, ale wiecie co zauważyłem, że te panie raczej nie udają takich, wiecie, bo to da się wyczuć, że ktoś tam udaje miłego, a tak naprawdę nie. No bardzo miłe panie, szczerze takie miłe, pomocne. Nam się ten sklep spodobał, dlatego że mamy wszystko w jednym sklepie. I tak, do Danusi powiedziałem, wy już tego nie słyszeliście, bo ja to mówiłem poza kamerami już, że przecież w Dino jest też, są puszki i jedzenie dla psów, ale Danusia mi powiedziała, na pewno nie, w takiej sieciówce na pewno nie są takiej jakości, jak w takim specjalistycznym sklepie.
No. I trochę żeśmy pokupywali, a resztę dokupimy, nie? Tak. Po wypłacie, no bo wiecie, jak to jest przed, no, przed wypłatą. Tak, tak. Przed wypłatą jest ciężko i takżeśmy parę tylko smaczków kupili. No, parę smaczków właśnie tam teraz może pokażę Wam tak z daleka. Pieski sobie leżą i jedzą kurze łapki. Takie zwykłe, naturalne, wiecie. No, suszone. Pieskom lubię właśnie takie przysmaki kupować naturalne, że jakieś tam, wiecie, nie sztuczne, nie? Żeby to nie były takie właśnie sztuczne, tylko naturalne, więc sobie... Czasami dorwą plastik, ale to nie my. Czasami po tym, po jogurcie czy coś, nie? Takie... No, gdzieś tam znajdzie, albo gdzieś tam na dwór wyjdzie i coś, jakiś śmieć z... Szczególnie jeśli chodzi o Joszkę. No, ona zje. Takie ma pomysły. Gryzie i gryzie. No, ma pomysły. Raz zjadła nam kurczę taki kawał jakiegoś plastiku czy coś. Wymiotowała. No tak, możecie nam powiedzieć, no to jak pilnujecie psa, no zgadza się. Tylko wiecie, czasami ona pójdzie gdzieś tam na dwór i my nie wiemy, co ona... Czasami... Na ogrodzie. Czasami są sąsiedzi niektórzy złośliwi, coś tam przerzucą przez siatkę, tak się zdarzało też, że ktoś tam coś tam nam przerzucił przez ogrodzenie i psy to potem znajdowały i niestety, no także nie jesteśmy w stanie tak w 100% upilnować tego zwierzaka. No. On sobie goni po ogrodzie, my nawet nie zauważymy. Tak, oprócz tego, że gdzieś tam chodzimy na spacery, idzie najczęściej z Kingą, Joszka chodzi na spacery, ale wiecie, też lubi sobie po prostu po ogródku Joszka pobiegać i wtedy no... No ale to było kiedyś tam, już o tym nie wspominamy, bo to było, no może nie lata, bo ona ma dopiero 2 latka, nie? Ale taka sytuacja miała miejsce, że tam zjadła sobie trochę plastiku, no ale zwymiotowała to później i na szczęście nie było jakichś tam większych... Ale takie jedzenie poza domem, psy to chyba mają, wiesz co, Danusiów, zakorzenione już przez naturę. Bo przecież ja też miałem w Krakowie psa, jak już krałem Kajtusia, wiesz, to najadł się w domu, ale jak gdzieś tam znalazł jakieś kości, tak, jakieś kości leżały, nie wiem z czego, bo to takie rzeczy nieraz leżą, czy to z wróbla, czy z gołębi, ja nie wiem z czego, ale takie kości obgryzał, ja oczywiście krzyczałem, żeby nie obgryzał, ale zanim do niego doleciałem, żeby mu z buzi wyciągnąć, to już dawno połknął. Mhm. No ale wiecie co? To myślę, że tak mają po prostu psy. No. A najgorsze jest to, no to tam, że sobie znajdzie jakiś tam stare jedzenie, to jeszcze pół biedy, nie? Ale najgorsze jest to, była taka akcja w Gdyni parę lat temu, że ktoś specjalnie wyrzucał jedzenie gdzieś tam, wiecie, na chodnik, na pobocze. Z tłoczonym szkłem. Nie, akurat nie ze szkłem, ale z gwoździami po prostu, nie? No to daj spokój, jak takie zwierzę, czy nawet te dziki, które... Ale to jest, wiesz, w Gdyni powinni... jest mnóstwo dzików. No, za takie coś to daj spokój. Kary takie powinny być, że... Ech... No a w ogóle w Gdyni tak, w Gdyni chodzi mnóstwo dzików po ulicach i to praktycznie codziennie. Niedawno przecież co była akcja w Gdyni, że dzik zaatakował panią gdzieś tam przy sklepie, nie? To było. No w bardzo ciężkim stanie ta pani była. No ja nie wiem w końcu, co ona przeżyła, no, to nie, ale to koszmar jakiś, kurczę, z tymi dzikami. No bo tam jest też dużo lasów, dużo zieleni wokół i no faktycznie... Ale winny jest zawsze człowiek. No bo jednak to jedzenie wyrzucamy, nie? Jedzenie wyrzucamy, zajmujemy ich terytorium, tak. gdzie dziki mieszkały, wchodzimy sarny. Do lasu, no. No tak samo niedźwiedzie. Niedźwiedzie przychodzą z gór, wysoko czy z lasów, przychodzą do gospodarstw domowych, dlatego że ludzie coraz bardziej ingerują w ich środowisko. I właśnie głupoty, że dokarmiają. Kiedyś ktoś mówił, że będzie na drzewo uciekał. A ja słuchałem, jak mówili ci z GoPro panowie, że nie ma nic gorszego. Bo niedźwiedź bardzo sprawnie spindra się po drzewach. No. I wyjdzie za wami pod drzewo, ściągnie was łapą i zje. No. Mówili, że w ostateczności można, wiesz co, Danusiu, do wszystkich, którzy chodzą po górach, że jak już spotka dzika, przepraszam, niedźwiedzia, to właśnie nie na drzewo, tylko zostawić plecak, niedźwiedź rozszarpie ten plecak oczywiście, zeżre wszystko, co jest w środku, ale nie zje was. I to jest najlepsze. I nie uciekać w poprochu, no właśnie, tylko bo... czy to się sprawdza za każdym razem? Bo pamiętasz, jak oglądaliśmy Watahę? A, nie, tak. I tam był pokazany taki właśnie moment, że... Nie sprawdza się. Że niby tam oni szli, spotkali w lesie niedźwiedzia. I ten aktor rzucił niby plecak, żeby ten niedźwiedź się tym zajął, a niedźwiedź... A nie, tam gdzie? Powąchał tylko i... Tak, pobiegł za...
za tymi ludźmi, no. Także no, ciekawe, czy to się akurat sprawdza za każdym razem, ale faktycznie... Takiego leśnika by się warto było zapytać, bo wiesz co, ja też słyszałem, że tam dorosły niedźwiedź jest podobny jak lew, nie? Pół tony. A co ty podjadasz? Nic, kukułeczkę. To się wytnie. No. I żeby nie uciekać, bo jeśli będziemy uciekać, to podobno taki kolos nas bez problemu dogoni. Co wyobraźcie. Ja też byłem w szoku. No, więc są takie sytuacje czasami z dzikami, z tymi dzikami, z innymi, nawet z, po prostu z psami, nie? Na ulicy. No, z psami oczywiście. Czasami jakieś agresywne. Dzikie psy, takie właśnie w atacha psów, to też potrafi zagryźć, nie? No, przecież parę ładnych lat temu, no już dawno, dawno temu, była taka sytuacja w Lipnie, że były dzieci, na podwórku się bawiły i podbiegł do nich pies chyba sąsiadów, czy nie wiem skąd ten pies się znalazł akurat tam. I zaczął gryźć tego młodszego chłopca, no. I starsza siostra tego chłopca, ale ta dziewczynka wtedy miała lat może 11, może 10, po prostu przykryła swoim ciałem tego swojego brata i uratowała go. O kurczę, no, się wzruszyć można. Ona trafiła do szpitala, ale nic się na szczęście takiego większego tam nie stało. No, jakieś tam szycia były, no bo no, wiadomo, że pies trochę rozszarpał ciała tych dzieci, ale... No, ale uratowała zdecydowanie tego brata. No. Można. Pamiętam, że tam była akcja jakaś, że właśnie nagrodę dostała, że nagrywali to po prostu, była telewizja. Ciałem, tak, było coś takiego, no ale to już było parę ładnych lat temu. No. Ja tą dziewczynkę z widzenia kojarzę, bo akurat chodzi do tej samej szkoły, co Kaja. No i także nie karmić, nie strugać bohaterów, wiecie, i... I najlepiej się zapytać, gdybym ja się na przykład wybierał w góry do Zakopanego, co wątpię, no bo gdzie o dwóch kulach ja będę po górach chodził, ale gdybym się wybierał, na przykład był zdrowy, to bym się zapytał u źródła, co robić, kiedy, żeby się fachowo zapytać kogoś, bo to wiecie, to co my mówimy, to jest tylko to, co ja gdzieś tam, tak, usłyszeliśmy, gdzieś zasłyszałem, to nie są, broń Boże, fachowe rady, to od razu mówię. Ale zapytać się takiego leśnika czy goprowców, co w takiej sytuacji robić, bo jak on, ten pan mówił, żeby nie uciekać, bo niedźwiedź nas... Wiesz, ja byłem w ogóle w szoku, bo ja myślałem, że niedźwiedź to... No niedźwiadek, sympatyczny niedźwiadek, no ale jednak dziki. To on tak biegnie, tak wiecie, bo on się właściwie toczy, a nie biegnie. Chce mi się, gdzie tam to można uciec? A ten pan powiedział, że nic bardziej mylnego. Każdego człowieka niedźwiedź dogoni. No, to jest potęga. A wiecie, to jest taka łapa, że jakby was tak chlasno, to rozerwie wnętrzności wszystko. Także nie ma co dokarmiać. Ale to, że zwierzęta idą do ludzi, do gospodarstw, do miast... To coraz częściej po prostu. Bo zajmujemy ich środowisko. No tak, my wchodzimy do lasu, a one wtedy idą do miasta. Wiecie, dla nich jedzenia w śmietnikach też są złe. No pewnie, też że chorują, tak, od takich jedzeń, bo to nie jest dla nich przeznaczone. W Gdyni stoją takie łódki... I w tych łódkach są rośliny posadzone. Normalnie jest ziemia i kwiaty. Aha, no tak, tak. I też widzieliśmy niedawno filmik taki, nie? No, że dziki. Oj, mało baterii. To nic. Zaraz się wyłączymy. Że właśnie te dziki, tam było kilka tych dzików w tej donicy i tam gryły. Grzebali, wiecie, gryły te dziki. A pamiętajcie, że bałagano narobiły, no ale... Wielkie kły. Wielkie kły i ta pani była w ciężkim stanie, także też nie lepiej. A ile razy po plaży biegały dziki, nie? To też jest masakra. To taki dzik też waży, bardzo dużo waży taki dzik. No niech by ważył tak jak taka locha, nie? Taka świnka no, na ubój, no to niech by ważył 150 kg. No. No to pomyślcie sobie, jak on się rozpędzi, co może 150 kg zrobić z waszymi nogami. No pewnie. No. Także nie chojrakować, powolutku się gdzieś odsunąć albo się zatrzymać i niech przejdą, bo ja... Tak, coś tam bo... raczej unikać, raczej się odsuwać, żeby nie napotkać. Jest tak, z młodymi idzie. No, chociaż wiesz co, ogóle... Danusia, ci powiem, że władze Gdyni to może by jakichś myśliwych tak legalnie zatrudnili i wiesz na co, odstrzał, ja wiem, dziś, że nie? Ludzie tam, mieszkańcy buntują się i właśnie chcą, żeby trochę... Odstrzał był jednak dzików. Tak, bo jednak jest ich naprawdę bardzo dużo. Codziennie na ulicach Gdyni można spotkać dziki. No, i to w takie... centrum, w samym centrum, gdzieś tam po ulicach, po chodnikach chodzą. Albo i to przy mała blokach. Matka z młodymi. No tak, całe rodziny, nie? Tych dzików. Także to nie ma się co śmiać. No bo takim właściwie naturalnym, że tak powiem, myśliwym dla dzika, no to chyba tylko może mu stawić czoła kto? Wilk, nie? Nie wiem.
w lesie. A że wilków mało, no to właśnie ta równowaga, wiecie, jak jest zaburzona przez człowieka w przyrodzie, to właśnie tak się dzieje, że albo jest dużo dzików, zajęcy, czy na przykład samych wilków i idą pod gospodarstwa. No jak człowiek zakłóci tą równowagę, gdzie przyroda to ustawiła od wieków, od setek lat, no to tak się dzieje. Na przykład dzików będzie dużo. No. Tak mi się wydaje. Znaczy nie chcę, od razu mówię, że nie jestem znawcą. Nie będziemy już mądrować. Tak, nie będziemy mądrować, ale mi się wydaje, że takim naturalnym myśliwym dla dzika jest tylko i wyłącznie wilk. Myślę, że wilk potrafiłby zjeść dzika. Może i tak, no. Ale nie będziemy tutaj. Ale nie gadamy. W każdym razie powinien człowiek ingerować i odstrzał dzików powinien być, no bo wiesz. Tak, także tak. O okularach jeszcze miałam wam powiedzieć. Mam szkiełka wymienione. No, wzrosła mi wada. W prawym, w lewym oku mam minus 3,75, a w tym prawym mam minus 4,25, także tu mi wzrosło o 75, a tu o połówkę. To jest dużo. To jest dużo. Ale ja wymieniałam, wiecie kiedy? Z 5 lat temu okulary. Także te mam z 5 lat okulary noszę. I odkąd je noszę, to nie zmieniałam szkieł. No to już teraz najwyższy czas. Także wymiana szkieł kosztowała 400 zł plus robocizna 40 zł i plus wymiana nosków 10 zł. A te noski to dobrze, że wymieniłem. No i tak się uzbiera. Tak się uzbiera. 4,5 zł. 4,5 zł, a jeszcze... Ale to jest i tak taniej niż jakbym miała kupić całe jeszcze oprawy, nie? A ty wiesz, co mi ta pani mówiła a propos, bo tam była taka bardzo miła pani. Pozdrawiamy, jakby nas oglądała. Moja kuzynka Wioletka. O, tak? Ja z nią rozmawiałem, ta co przyjmuje klientów, to mi mówiła o wyrywaniu zębów, że ktoś... O nie. Ktoś zapytała mi się, ile pan w ogóle dał za wyrwanie siódemki, nie? Górnej. I ja mówię, że 400 zł. Ona mówi, to tanio, tak mi powiedziała, wiesz? Aha. Ja mówię, no niech pani nie żartuje. Ona mówi, nie, bo mówi, takie są stawki, mówi, za górne siódemki i ósemki, że ktoś wyrywał ósemkę i zapłacił 800 zł. Jezus Maria. Ale to są takie wtedy zęby problematyczne, gdzie musisz już faktycznie nacinać dziąsło i wyjmować tego zęba, nie? No to tak, to nawet do 1000 może dochodzić do cena, 1000. No? I pytała mi się właśnie, czy nie napuchłem, że niektórzy ludzie wyrywają siódemki, ósemki górne i puchną i biorą urlopy, cierpią. A ja miałem tylko tak, Danusia dostrzegła tutaj pod okiem, tak leciutko. Delikatnie i to szybko taką zeszło. Tego samego dnia ci to wszystko tam. Nie cierpiałem, także sami widzieliście. No to my to się co, będziemy się żegnać. Dzisiaj. Dziękujemy wam za uwagę, kochani. Dziękujemy, że z nami jesteście. Dziękuję tutaj Marysi Kulik chyba, tak? Jak się nie mylę. Tak. Marysia Kulik jest moim widzem od samego początku. I dała mi bardzo miły komentarz, za co bardzo dziękuję. Ja też Marysi dziękuję, bo to jest naprawdę miłe. To jest bardzo miłe, że ktoś poświęca czas i nas ogląda, swój prywatny, wolny czas. Ogląda, niektórzy ludzie piszą, że zaczynają z nami dzień i z nami kończą, oglądają. To jest bardzo miłe, kochani. Bardzo wam za to dziękujemy i doceniamy to, że swój prywatny czas poświęcacie. Tyle lat już, bo przecież to już jest trzeci rok, jak ja nagrywam. I w ogóle wiecie, co lubimy? Jak wy nam dajecie jakieś takie swoje wskazówki od was. O. Że na przykład tutaj Marysia akurat napisała, że wrócił Tomek, tak? Co o tym mówisz? Wrócił dawny Tomek sprzed dwóch lat. To znaczy, że lubicie te jego takie rozkminy czasami, jakieś takie jego przemyślenia. I to jest też dla nas wskazówka, że chcecie, żeby na przykład od czasu do czasu Tomek sam ponagrywał do was, coś tam poopowiadał, jakieś swoje właśnie takie myśli. A ja jeszcze chciałem tylko... Fajnie, dziękujemy za takie rady. Dziękujemy bardzo. Powiedzieć, że ja tutaj nie zdradzam danych osobowych, bo Marysia Kulik po prostu występuje pod takim nickiem, więc żeby nie było, że ja tutaj zdradzam dane osobowe, nie. Marysia ma takiego nicka. A może Marysia się inaczej nazywa, No właśnie. No nieważne, także, ale chciałem to zaznaczyć, żeby nie było, że ja tutaj czyjeś dane zdradzam. No. I jeszcze wiecie co, dziękujemy bardzo za takie maile, jak piszecie do nas prywatnie. Ostatnio Tomek miał takie maile od naszych widzów. To są osoby, które odzywają się od czasu do czasu, piszą do nas. Albo do mnie, albo do Tomka i po prostu nie komentują, tylko właśnie piszą swoje jakieś tam uwagi, przemyślenia, nie wiem co jeszcze,
w mailach i to jest też fajne. Także za takie maile też Wam bardzo dziękujemy, bo wiemy, że jesteście z nami, że oglądacie, a niekoniecznie chcecie się publicznie gdzieś tam pokazywać, nie wypowiadać, tak. Także to jest też bardzo fajne, uważam. Zachęcamy Was też, jak macie ochotę, piszcie, jak macie ochotę, komentujcie, a jak nie macie ochoty, to po prostu fajnie, że nas oglądacie. Także wielkie dzięki Wam za to, pozdrawiamy Was, życzymy miłego dnia, miłego wieczoru. Miłego dnia, wieczoru, poranka, kiedykolwiek to oglądacie i dużo powodów do uśmiechu na co dzień. Pa, trzymajcie się, pa!